Łańcuch zerwany, więc jeśli nie zabrałem zapasowych spinek, to moja dalsza podróż stanęła teraz pod dużym znakiem zapytania. Jeśli kiedyś nadejdzie potop i zaleje Beskid Żywiecki, to Babia Góra będzie wyglądała właśnie tak. Cały czas 12%. Dzisiejsza pętla wprawdzie nie będzie w 100% patriotyczna, bo po kraju pokręcimy ledwie kilkanaście minut, ale takich pięknych widoków nam nie zabraknie. Rafał z tej strony, witam Was bardzo ciepło. Dzisiaj przed nami dwa piękne jeziora, jeden monumentalny zamek i takie fantastyczne widoki jak za mną. Mam nadzieję, że dojedziecie ze mną do samego końca. Ruszam! Te dwa malutkie elementy ratują mi dzisiaj tyłek. Piękne Tatry już za mną. Za mną także Chochołów, z którego właśnie wystartowałem. I teraz po krótkim podjeździe będę już kierował się w stronę Jeziora Liptowskiego i od zachodniej strony objeżdżał Tatry. Po raz kolejny w tym sezonie Słowacja. Przekraczam granice państwa. Ten podjazd bardzo mnie cieszy, wbrew pozorom, pomimo tego, że na tablicy widziałem 12%. A cieszy mnie dlatego, że powrotną drogę będę miał również tym fragmentem i wtedy będę mógł cieszyć się z 12% zjazdu. Piękny widok na Babią Górę, Beskid Żywiecki od słowackiej strony, a po lewej Tatry zachodnie. Droga pusta, pogoda fantastyczna, chociaż dość rześko. Rano około 4 stopni było w Chochołowie, a teraz przede mną 12% zjazd. Czeka mnie około 10 km wspinaczki. Na razie dość spokojnie, ale będą na pewno takie fragmenty, gdzie trzeba będzie docisnąć. Ale z takimi widokami, jakie przede mną już teraz widzę, czyli Tatry w pełnej okazałości, te 10 km nie powinno stanowić problemu. Nawierzchnia troszkę mokra dzisiaj po wczorajszych opadach i po bardzo gęstej mgle porannej. No, troszkę mnie to martwi, bo będę miał taki odcinek po lesie i nie wiem, czy tam przypadkiem nie będzie jakiejś gruntowej drogi. No, jeśli ona będzie bardzo rozmokła i błotnista, no to będę musiał sporo wysiłku przeznaczyć na jej pokonanie.
przejechałem przez Orawicę. Teraz mam tutaj stację narciarską. Już mnie Garmin informuje, że prawie 3,5 km podjazdu przede mną. Końcówka będzie najcięższa, ale to oczywiste. No na razie myślę, że około 4-5%, więc spokojnie do wyjechania. Tutaj w okolicach jeziora Liptowskiego, jeśli śledziliście wiadomości z ostatnich tygodni i miesięcy, to może pamiętacie, że właśnie w okolicach jeziora Liptowskiego grasowały, jeśli można tak nazwać, niedźwiedzie. Podchodziły dość blisko do domostw i chyba nawet kogoś tam zaatakowały. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja dzisiaj mnie nie spotka, chociaż będę w pobliżu tych miejsc. Tutaj jest tych niedźwiedzi podobno sporo. No ale jadę główną drogą, samochody co jakiś czas tu przejeżdżają, więc myślę, że niedźwiadki się tutaj nie zbliżają. 12% znowu. Cały czas 12% u Słowaków. Końcówka podjazdu. Zaczynają pojawiać się inni rowerzyści, kolarze, turyści rowerowi. Głównie myślę Słowaccy, bo jadą od strony słowackiej. No i czas na nagrodę za ten niełatwy podjazd. Już się zrobiło troszeczkę cieplej przy podjeździe, nawet bardzo ciepło, ale wiatr tutaj od gór wieje i przy zjazdach nie żałuję, że w kurtkę wskoczyłem. No, jak mam takie widoki, to już niczego nie żałuję. Nawet bez kurtki mógłbym jechać. Przepiękna panorama Tatr Zachodnich tutaj już przed Zuberecem, do którego teraz zjeżdżam i potem już będę cały czas podążał w stronę jeziora Liptowskiego. O, zobaczcie, jaka piękna droga. No nie mogę się powstrzymać od tych zachwytów. No bo nie dość, że pusto, nie dość, że piękna pogoda, to jeszcze takie fantastyczne widoki. Ciepło się zrobiło, wszystko powysychało, a przede mną czwarty z 10 dzisiaj podjazdów, o których Garmin mnie tutaj informuje na bieżąco. Czas na krótką przerwę. Trzeba zdjąć kurtkę i ubrać bardziej letnie ubranie. Wdzianko przebrane, więc teraz będzie podjazd. Już jest trochę cieplej. Wprawdzie temperatura dzisiaj nie ma przekroczyć 20 kilku stopni, a tutaj w rejonie tatrzańskim na pewno będzie parę stopni mniej, ale podjazdy to podjazdy. Tutaj na pewno zimno mi nie będzie. Kolejny podjazd, 2 km z haczykiem w górę. Już się ucieszyłem, że będę miał wieżę widokową, a to tylko przekaźnik sieci komórkowej. Nie mogłem się tutaj nie zatrzymać i obawiam się, że jak tak dalej pójdzie, to moja pętla dzisiaj skończy się w późną nocą, bo takie piękne widoki, jak tutaj spotykam, no to nic tylko robić przerwy i robić zdjęcia.
No ale trzeba się zebrać i teraz lekko już podjechać tylko pod ten ostatni podjazd tutaj przed Liptowskim jeziorem. Potem będzie fajna serpentynka w dół, już nad brzegi samego jeziora. No i kolejny punkt widokowy. No jak tu się nie zatrzymywać? Łańcuch zerwany, więc jeśli nie zabrałem zapasowych spinek, to moja dalsza podróż stanęła teraz pod dużym znakiem zapytania. Teraz chwila prawdy. W urwanym łańcuchu zgubiłem spinkę, więc nie ma szans jej znaleźć. Mam nadzieję, że mam zapasową. Dwa malutkie elementy metalowe ratują mi dzisiaj tyłek. Szczęśliwie mam zapasową spinkę do łańcucha, więc zabieram się do roboty. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporam i będę mógł kontynuować moją dzisiejszą tatrzańską przygodę. Udało się opanować kryzys, łańcuch wstępnie naprawiony. Także przygoda już była, limit przygód wyczerpany, kręcimy dalej. Rada moja, jak zawsze dla was wszystkich, zabierajcie zapasowe części do rowera. Zapasowy hak przyrzutki, zapasowe spinki, oczywiście dętki i narzędzia. Będę tylko musiał teraz uważać na podjazdach, bo mam osłabiony ten łańcuch. Ten łańcuch na pewno jest do wymiany po powrocie. Chwilka przerwy nad jeziorem Liptowskim. Warto się odprężyć po tym fajnym zjeździe, ale też ciężkim podjeździe, no i po tej mojej nieszczęsnej przygodzie. Nie przestaję o tym myśleć. Mam nadzieję, że łańcuch wytrzyma do końca dzisiejszej mojej wycieczki. Jezioro Liptowskie mam tutaj po lewej stronie. Nie za bardzo go widać, bo krzaki zarastają. A ja kręcę już na zachód i będę przebijał się przez tutaj najbliższe pasma górskie do bardzo znanego zamczyska, czyli do Zamku Orawskiego.
kolejny z podjazdów. Razem w odmianie gravelowej będę musiał bardzo uważać na ten podjazd, bo mój osłabiony łańcuch nie za dobrze przeskakuje. Chyba mi się troszkę przerzutki rozregulowały. Jadę teraz z piękną dolinką w stronę Malatiny, o ile dobrze zapamiętałem nazwę tej miejscowości. A później jeszcze lekko będę się wspinał w stronę Morawskiego Zamku. Ładne formacje skalne tutaj. Nie wiem, czy to jakiś kamieniołom tutaj był, czy po prostu naturalne te skały są, ale to się okazały, fajny widok. No i kolejne słowackie 12% w górę. W drodze na Zamek Orawski, teraz taki bardzo gravelowy odcinek, ale zobaczcie, jaka ciekawa wieża widokowa za mną i jaki fantastyczny widok. No nie pozostaje mi nic innego, jak odpocząć tutaj chwilę, nabrać sił i zjechać tą piękną drogą, którą tam widzicie w oddali, już w stronę Zamku Orawskiego. Zamek Orawski zdobyty, więc najważniejszy punkt dzisiejszej wycieczki zaliczony.
Na zamek oczywiście wychodzić nie będę, bo nie mam na to czasu. Zresztą zamek już kilkanaście lat temu widziałem w środku, więc teraz powoli już będę wracał. Przede mną jeszcze jakieś 50 kilka kilometrów do polskiej granicy. Teraz wzdłuż Orawy, tutaj mam ją po prawej stronie. Droga teraz jest asfaltowa, dość spokojna, lekko w dół. Będzie jeszcze kilka podjazdów, ale raczej szutrów dzisiaj już nie spotkam. Teraz mam taką asfaltówkę z większym ruchem niestety. Ona prowadzi na północ aż do Twardoszyna i stamtąd będę odbijał już na ostatnią dzisiaj niespodziankę rowerową. Zbliżam się do zapory na zbiorniku orawskim, więc za chwilę skręcam właśnie na tą zaporę i będę już na wschód się udawał i domykał moją pętlę w Chochołowie. Jeśli kiedyś nadejdzie potop i zaleje Beskid Żywiecki, to Babia Góra będzie wyglądała właśnie tak. Zaraz będę w Witanowej, dojadę do miejsca, w którym skręcałem na południe i zaczynałem objazd mojej dzisiejszej pętli. Także to będzie taki punkt domykający, potem pozostanie mi około 8 km do Chochołowa. Tutaj chyba na Słowacji nie ma innych oznaczeń jak 12%, no ale 12% trzeba wyjechać. Rano się fajnie zjeżdżało. A teraz wieczorem, kiedy już 130 km za mną, no łatwo nie będzie. A skoro po 130 km taki podjazd, no mogę podjechać, to chyba dobry znak, bo to oznacza nie mniej, nie więcej, że forma lekko, bo lekko, ale wzrasta. Po raz kolejny wracam do kraju. W ostatnich miesiącach dość często mi się to zdarzało. Bardzo przyjemne uczucie. Sucha Chora i słowackie ścieżki piękne, ale Chochołów jeszcze piękniejszy. Małopolski Chochołów już mnie wita. Małopolskie Tatry już mnie dzisiaj żegnają, więc ja muszę pożegnać się z wami. Trzy razy bardzo będzie na koniec. Bardzo się cieszę, że udało mi się wykręcić tę pętlę. Bardzo się cieszę, że dojechaliście do końca wraz ze mną i bardzo gorąco polecam wam tę trasę. A z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Nie zapomnijcie o komentarzach pod filmem, kciukach w górę i subskrypcji kanału. A jeśli chcecie wesprzeć moją skromną rowerową działalność, zachęcam do postawienia mi kawy. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Pozdrawiam was bardzo gorąco, kręćcie dużo i bezpiecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!